Od poniedziałku 31 października do wtorku 2 listopada włącznie specjalne MPK-i będą dowoziły odwiedzających na suwalskie nekropolie. Podobnie będzie w Augustowie, ale tam świąteczne kursy realizowane będą tylko w poniedziałek i wtorek. 31 października i w Zaduszki Suwałki przemierzać będą autobusy dwóch linii. Linia CR zacznie od ulicy 1 Maja i dalej Waryńskiego, Noniewicza, Dwernickiego, Kolejową, Świerkową, Płaskiego, stąd w Kowalskiego i na Reja do cmentarza komunalnego. Druga linia CB ruszy z ulicy Północnej i dalej Kolejową, Świerkową, Nowomiejską, Płaskiego, Kowalskiego, Reja, Kościuszki, Mickiewicza do Filipowskiej i Grunwaldzkiej. Autobusy będą jeździły co godzinę od 9 do 18. We Wszystkich Świętych takie same trasy będą na liniach CB i CR, ale pojawi się jeszcze jedna specjalna. CBR, łącząca cmentarz parafialny przy Bakałarzewskiej z nekropolią komunalną na Reja. Autobus pojedzie z Grunwaldzkiej ulicami Filipowską, Mickiewicza, Kościuszki do Reja. Powrót odbywał się będzie tą samą drogą. Co ważne, 1 listopada komunikacja na tych trzech liniach będzie bezpłatna. W Augustowie w najbliższy poniedziałek na trasę wyjedzie jedna linia specjalna. Autobusem C1 pojedziemy z ulicy Tartacznej ulicami Wyszyńskiego, Partyzantów, Mostową, przez rynek Zygmunta Augusta, ulicą Jonkajtysa, Wojska Polskiego, Chreptowicza, Brzostowskiego, 29 listopada do Waryńskiego. Powrót z Waryńskiego według podobnego schematu, przy czym początek tej trasy wiódł będzie przez Obrońców Westerplatte, ulicę Sucharskiego do Brzostowskiego. 1 listopada prócz linii C1 na ulicach Augustowa pojawi się jeszcze linia C2. Początek na Partyzantów i dalej ulicami Mostową, Nowomiejską, Jana Pawła II, Rajgrodzką, Zygmuntowską, Jonkajtysa, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Norwida, Arnikową, Słowackiego, Chreptowicza, Obrońców Westerplatte, Sucharskiego, Brzostowskiego, 29 listopada i znowu Partyzantów.